wtedy pojawił się lis. Dzień dobry, powiedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. Jestem tutaj, posłyszał głos pod jabłonią. Ktoś ty? Spytał mały książę. Jesteś bardzo ładny. Jestem lisem, odpowiedział lis. Chodź pobawić się ze mną, zaproponował mały książę. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą, odparł lis. Nie jestem oswojony. A, przepraszam, powiedział mały książę, lecz po namyśle dorzucił. Co znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy, powiedział lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odpowiedział mały książę. Co znaczy oswojony? Ludzie mają strzelby i polują, powiedział lis. To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury i to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie, odrzekł mały książę. Szukam przyjaciół. I co znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzi. Stworzyć więzi? Oczywiście, powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem. Podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję cię. I ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem. Podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedynym na świecie. Zaczynam rozumieć, powiedział mały książę. Jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. Lis zamilkł i długo przyglądał się małemu księciu. Proszę cię bardzo, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odparł mały książę. Ale nie mam wiele czasu. Muszę poznać bardzo wiele rzeczy i odnaleźć przyjaciół. Tylko rzeczy oswojone nadają się do poznania, rzekł lis. Ludzie nie dysponują już wystarczającą ilością czasu, żeby coś poznać. Kupują gotowe wyroby u sprzedawców, a ponieważ nie ma sklepów z przyjaciółmi, ludzie już ich utracili. Jeśli pragniesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? Pytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, o tak na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4 po południu, już o 3 zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O 4 będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia. W ten sposób mały książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział: ach, będę płakać. To twoja wina, odpowiedział mały książę. Nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił. Oczywiście, odparł lis. Ale będziesz płakać? Oczywiście. A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu. Zyskałem coś ze względu na kolor zboża, powiedział lis, a później dorzucił. Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz się pożegnać ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami.
Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości, powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście taki, jaki był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. Róże bardzo się zawstydziły. Jesteście piękne, lecz próżne. Powiedział im jeszcze, nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście, moja róża wydawałaby się zwykłemu przychodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedyna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem wzięte. Ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją właśnie przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę. Z wyjątkiem 2 czy 3, z których chciałem mieć motyle. Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ jest moją różą. Powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, odpowiedział lis. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, aby zapamiętać.